akcja dwójkowa. No ale po raz kolejny, jakby nie, niczego nie nauczeni zawodnicy. To był Guts, czy Luis, przepraszam bardzo, bo ci zawodnicy tutaj tak szybko biegają przed nosem. Tak czy inaczej, kolejny przechwyt. Gdzieś tam małym palcem dotknął tą piłkę Sobin. Nie dotarła do klawisza w dalszym ciągu. Minuta niecała do końca. 68-66 dla gospodarzy. Jak zagrają Nemanja Jaramas. Oczywiście minięcie w lewo, wypuszczenie piłki, ale niekoniecznie. Pierwsza obręcz, zbita piłka w rękach Washingtona. Jeden na jeden z wysokim klawiszem, ale co się dzieje? Nie wiadomo, czy to był... Cóż za sytuacja! 3 punkty Kamila Łączyńskiego, ale miałem wrażenie, że stanęła całkowicie słupska obrona. I czeka teraz Luis, piłka w rękach Luisa. Ostatnia akcja to może być energii czarnych słupów, więc lepiej dla nich, żeby skończyła się dobrze. Nie wiem, czy nie za długo, 10 sekund do końca. I akcja dwójkowa, zaprasza Krawisza. Ale rzut prawą ręką, niecelny, dobitka, niecelna, jeszcze raz dobitka. Nie ma punktów, piłka w rękach Jaramaza, on został sfaulowany. No, niesamowita sytuacja. Jaramaz na linii rzutów wolnych. To już sama końcówka, 4 sekundy do końca, 70-68. Jaramas również skuteczny w drugim rzucie wolnym. I oczywiście musi poprosić o czas szkoleniowiec słupskiej drużyny Robert Stellmachers. Ostatnie 4 sekundy do zakończenia spotkania. Guts wyrzuca piłkę za linii bocznej, oczywiście na polu ataku. Przekazują sobie zawodnicy w niebieskich strojach. Czesnawski zatrzymał piłkę. Nie wiedzieli do końca, co zrobić. Już nie ma oczywiście czasu. Trener Stellmachers. Zostały 2 sekundy do zakończenia tego spotkania. Jeszcze jedna. Ostatnia próba. Surmacz. Nie. Zablokowany rzut. Zwycięstwo dla Anwilu Włocławek, niesamowity mecz, niesamowite emocje, rewelacyjne spotkanie, naprawdę godnych się.